Witam serdecznie. Ponownie, tak jak pół roku temu, żegnamy się z kolejnym naszym autem długodystansowym. Pół roku temu był to Auris, dzisiaj jest to Volkswagen Tiguan. Auris był trochę inny, to nie był tak szybki samochód. Tiguan ma 6,5 do setki. Auris też nie miał aż tylu wodotrysków na pokładzie. Tutaj nowoczesnych systemów jest bardzo wiele. Ale odczucia są wspólne. Przejechaliśmy tymi samochodami wiele kilometrów. Zdążyliśmy się z nimi zżyć, przyzwyczaić wręcz do nich, więc za każdym razem czujemy żal, że ten długodystansowy test już dobiega końca. Przez prawie pół roku i 25 tysięcy kilometrów testowaliśmy to auto. Przypomnę konfigurację 2.0 Bitodei, 240 koni mechanicznych, napęd na 4 koła, DSG. Przyglądaliśmy się pracy silnika, przyglądaliśmy się spalaniu, przyglądaliśmy się skuteczności działania poszczególnych systemów. Chcecie wiedzieć, jakie są nasze wnioski? Zapraszam. Zacznijmy od prostego podsumowania plusów i minusów. Choć niektóre z nich już pokazywaliśmy w osobnych filmach, to postanowiliśmy jeszcze nagrać kilka takich epizodów, które za chwilę zobaczycie i które będą przedstawiały systemy, czy właściwie cechy tego samochodu, które nam wydawały się warte pokazania. I uwaga, nie wszystkie te cechy nam się spodobały, dlatego też mówię o tym, że za chwilę zobaczycie zarówno plusy, jak i minusy. Do plusów niewątpliwie należy zaliczyć silnik. 2.0 Bitodei świetnie sprawdza się w trasach. Wyprzedzanie nigdy nie stanowiło problemu. Przyspieszenie do setki zajmuje, jak mówiłem, zaledwie 6,5 sekundy, więc w mieście też nie mieliśmy równych. Również zużycie paliwa nas nie przeraziło, chociaż znacznie odbiega od deklarowanego przez producenta. O tym za chwilę. Przez cały czas prowadziliśmy rejestr wydatków, link do którego znajdziecie w opisie tego filmu. Samochód bardzo pewnie zachowuje się też na drodze i wbrew pozorom, a takie może stwarzać pakiet Airline, dobrze radzi sobie w terenie. Przynajmniej pod względem napędu, bo z tym pakietem i niższym prześwitem raczej nie powinniśmy za często zjeżdżać z utwardzonych dróg. Odpowiada nam też ilość miejsca wewnątrz i pojemność bagażnika. Raczej nie przypominam sobie sytuacji, w której zabrakłoby nam miejsca, a tylko raz musiałem skorzystać z możliwości przesuwania tylnej kanapy, aby powiększyć bagażnik. Plus dla Volkswagena też za dedykowane akcesoria. W zimie mogliśmy spokojnie jeździć na nartach i deskach, a latem wozić na dachu rowery. Moi drodzy, kilka słów jeszcze na temat aplikacji CarNet, bo zabawka jest przednia. Pokażę kilka najciekawszych opcji. Przede wszystkim widzimy, gdzie znajduje się samochód, ale tych opcji jest znacznie więcej. Mamy tu przykładowo informacje na temat zasięgu. Inna ciekawa funkcja to przykładowo możliwość odnalezienia zgubionego samochodu na parkingu, czyli mamy tutaj opcję albo migania i trąbienia. To oczywiście nie wszystko, bo popatrzcie, co się dzieje dalej. Mamy tu różnego rodzaju powiadomienia, a więc widać, że układ alarmowy stwierdził już zdarzenie wewnątrz wtedy i wtedy. Następnie mamy na przykład prędkość i obszar, prawda? Przekroczenie prędkości, brak powiadomienia prędkości, czy chcemy, tak chcemy. I ustawiamy, że przykładowo jak przekroczona zostanie prędkość 6 km na godzinę, ja na swojej aplikacji dostanę stosowną informację, a także na maila, który jest przypisany tutaj do mojego konta, dostanę powiadomienie o tym, że ktoś znów jest piratem drogowym i jedzie już 7 na godzinę. To jednak nie koniec, bo tu, proszę bardzo, już jest potwierdzone, włączone 6 na godzinę. Możemy też sprawić, że ten system będzie pilnował dla nas obszaru. Tu akurat widzimy skawimy, ale możemy oczywiście to zmniejszyć i powiedzieć, że za każdym razem, kiedy samochód wyjedzie, a zresztą zróbmy to tak, za każdym razem, kiedy samochód wyjedzie ze skawiny, dokładnie to z parku, musimy dostać odpowiednie powiadomienie. Taki oto obszar. Dalej, nowy obszar YouTube. Dalej, przy wjeździe
Momencik, momencik, przy wjeździe i przy wyjeździe głównie. A, czyli na przykład wokół dyskoteki ustawiam przy wjeździe na teren dyskoteki, na parking pod dyskoteką i w tym momencie dzieci już wiedzą, że tego auta na dyskotekę się nie zabiera. Ale tym razem przy wyjeździe, czyli jak ktoś jedzie poza miasto bez naszej kontroli, to momentalnie kontrola się pojawia. No więc mamy wszystko ustawione. Powiadomienie przy wyjeździe z tego obszaru będziemy mieli powiadomienie. Jak to działa? Wsiadamy i jedziemy. Wystarczy, że wyjedziemy stąd z prędkością 7 na godzinę, powinienem dostać aż 2 powiadomienia. Warto dodać, że samochód nie jest monitorowany cały czas. O, proszę bardzo, Tiguan przekroczył granicę prędkości. Powiadomienie o prędkości. Natychmiast dostałem taką informację. I właśnie opuścił obszar. Karnet daje opcje, które mogą naprawdę czasem zaskoczyć. Przykładowo wyszukiwanie. Nowy cel. Szukaj, właśnie tak jak teraz. Następnie wybieramy opcję cele specjalne online i wpisujemy. Wpisujemy na przykład Zachar Zawadzki i szukamy. Tadam! W Krakowie przynajmniej zostało znalezione autocentrum.pl SA. Nikt tutaj wcześniej nic nie majstrował. Ten samochód po prostu o tym wie. Co prawda, czerpie to z jakiejś bazy adresowej, która... Proszę, już jadę do siebie. Która pobiera i wyświetla jeszcze nieaktualne dane, bo już się zawiły, wyprowadziliśmy, ale fakt jest taki, że po imieniu, po nazwisku jesteśmy w stanie przy pomocy systemu w tym samochodzie dotrzeć do adresu. W zasadzie to przez Tiguana właśnie doszedłem do wniosku, że head-up display jest wyposażeniem obowiązkowym, bo przyzwyczaiłem się do niego jak nigdy. I wreszcie LEDy. LED top z Dynamic Light Assist są, jak każde dobre LEDy, niezastąpione w nocy. Są też minusy, a pierwszy z nich dotyczy oryginalnych akcesoriów. Kiedy mamy na dachu założone belki, i nie mówię teraz o bagażnikach na narty, czy tak jak w tym przypadku na rower, same belki, to przy prędkości 80-90 słychać już świst opływającego powietrza. Niby jest to nieuniknione, ale po tych oryginalnych belkach spodziewałem się, że będą takie bardziej aero. Druga sprawa to praca zawieszenia. Samochód jest wyposażony w zawieszenie DCC. Mamy więc do wyboru trzy opcje: komfort, normal i sport. I to się sprawdza świetnie. I choć znam przykłady, gdzie zawieszenie DCC powodowało jakieś takie ekstra akustyczne problemy, to w naszym samochodzie to absolutnie nie znajduje potwierdzenia. Natomiast być może właśnie przez to, że to jest DCC, tu jest DCC, to skok zawieszenie jest relatywnie niewielki. Kiedy szybciej jadąc samochodem wpadamy do nieco większej dziury, to często dosyć zdarza się, że zawieszenie, jak to się mówi, dobija. I wtedy słyszymy łomot, niepokojący łomot. Wiemy, że nic niepokojącego się nie dzieje, ale jednak powoduje to pewien dyskomfort. Mieliśmy też z kolegami w redakcji różne wizje, jeśli chodzi o Lane Assist. Bardzo często odbierając samochód do któregoś tam fragmentu testu, zauważałem, że Lane Assist akurat jest wyłączony. Dlaczego? Dlatego, że być może mamy tu opcję adaptacyjne prowadzenie po torze. To jest opcja, która sprawia, że samochód nie czeka, aż auto najedzie na linię, aby się następnie od niej odbić, tylko trzyma się środka pasa, nie dopuszczając nawet do momentu, kiedy samochód najeżdża na tą linię rozdzielającą pasy, a więc ma własną wizję tego, jak pokonywać zakręty, bo na prostej drodze z czytelnym oznakowaniem nie ma najmniejszego problemu, ale jak się zaczynają zakręty, no to wtedy samochód ma całkiem sporo pomysłów, jak ten zakręt odpowiednio przejechać i nie zawsze te pomysły są zgodne z naszymi, więc bardzo często, kiedy odbierałem samochód od kolegów z redakcji, to system Lane Assist był wyłączony. I na koniec zostawiłem sobie start-stop. W samochodach z silnikiem diesla ten system rzadko kiedy działa niezauważalnie i ten samochód też nie jest wyjątkiem. Kiedy stoimy na światłach, to zdejmując nogę z hamulca, silnik ponownie się uruchamia, czujemy charakterystyczną wibrację, zaczynamy znów słyszeć ten klekot na niskich obrotach. Gdyby chodził cały czas, można by było się do tego przyzwyczaić, ale na światłach zapada błoga cisza, więc później kolejny raz słyszymy, że pod maską jednak mamy silnik diesla. No i wreszcie kwestia opóźnienia, jednak to
chwilę trwa, więc jeśli chcemy dynamicznie ruszyć, to zanim przeniesiemy nogę z hamulca na gaz, naciśniemy mocno gaz, troszkę to trwa, zanim samochód jednak ruszy z miejsca, więc system start-stop nie należał do naszych ulubionych. A teraz obiecana seria krótkich epizodów. Nasz testowy Tiguan miał na pokładzie system Emergency Assist, który w połączeniu z uruchomionym aktywnym tempomatem dbał o nasze bezpieczeństwo. Załóżmy, że kierowca zasłabnie lub uśnie jadąc autostradą. Samochód będzie starał się go obudzić najpierw dźwiękiem ostrzegawczym, a w kolejnej fazie również pulsacyjnym hamowaniem. Jeśli to nie przyniesie efektu, Tiguan włączy światło awaryjne i bezpiecznie się zatrzyma. Co się stanie, jak na mokrym łuku drogi zaciągniemy hamulec ręczny? Tiguan bezpiecznie się zatrzyma. Rozpocznie się procedura awaryjnego hamowania, która nie zablokuje kół, więc samochód nie wpadnie w poślizg, tylko bezpiecznie i skutecznie wytraci prędkość. Cofanie z przyczepą może sprawiać problemy, lecz system Trailer Assist skutecznie ułatwi nam te manewry. Po włączeniu biegu wstecznego i uruchomieniu procedury parkowania możemy sterować przyczepą za pomocą dźwigni regulacji lusterek. Wystarczy, że tylko nadamy kierunek, w jakim przyczepa ma zmierzać, a samochód sam będzie kręcić kierownicą, tak aby nasz zestaw poruszał się po odpowiednim torze. Personalizacja użytkowników Tiguana to kolejna przydatna funkcja. Kierowców możemy przypisać do konkretnego kluczyka, dzięki czemu, kiedy zajmie on miejsce za kierownicą, samochód wczyta wcześniej zdefiniowane ustawienia, takie jak konfiguracja Virtual Cockpit, temperatura otoczenia, ułożenie lusterek oraz stacje radiowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale plusy i minusy to nie jest główna część naszego testu długodystansowego, dlatego że korzystając z tego, że auto było cały czas w naszej redakcji, tak jak wspomniałem na początku, prowadziliśmy też dziennik wydatków. Zobaczcie, ile kosztowało przejechanie tym samochodem 25 tysięcy kilometrów. Dane wpisywaliśmy przy każdym tankowaniu, notowaliśmy przebieg, kwotę i ilość zatankowanego paliwa. Jest to więc realne zużycie pochodzące z dystrybutorów, a nie z komputera samochodu. A więc, w cyklu mieszanym Tiguan spalał 8,8 litra na 100 km, w cyklu miejskim 8,4, a w pozamiejskim, uwaga, 9,2. Widać, w mieście jeździmy spokojniej, a w trasie częściej korzystamy z nadwyżki mocy, którą oferuje ten samochód. Może to też dlatego, że od spokojnej jazdy mamy CHR. A jak już mówimy o stylach jazdy, to ekojazda w Tiguanie zaowocowała zużyciem 7,7 litra na 100 km. Umiarkowany styl jazdy pochłaniał 8,8, a dynamiczna jazda wymagała 9,2 litra na 100 km. Sprawdziliśmy też, jaki wpływ miały na zużycie paliwa opony. I tutaj różnica okazuje się spora. Na oponach zimowych Tiguan zużywał około 9,4 litra na 100 km, a na letnich 8,2, czyli o ponad litr mniej. To jest o tyle dziwne też, że w lecie przecież odruchowo jeździmy nieco bardziej agresywnie, a jednak zużyliśmy mniej paliwa. Podsumujmy jeszcze koszty. Paliwo kosztowało łącznie 8006 zł i 54 grosze, co przy przebiegu około 25 tysięcy km oznacza koszt przejechania 100 km na poziomie 32 zł. Do tego oczywiście musieliśmy dokupić raz autostradę, innym razem myjnię, innym razem płyn do spryskiwaczy, albo też kilka razy musieliśmy dokupić AdBlue, ale to były koszty, można powiedzieć, pomijalne. I zanim ocenicie te 32 zł, czy to dużo, czy mało, pamiętajcie, to są kilometry przejechane z silnikiem, który daje 500 Nm momentu obrotowego, a więc można uznać, że masaż w fotelach był gratis. Jeśli chodzi o dodatkowe koszty, to z pakietem Safe Plus koszty serwisowe leżą po stronie Volkswagena nawet przez 3 lata i 150 tysięcy kilometrów. Z naszym przebiegiem nie musieliśmy zresztą jeszcze wcale meldować się na przeglądzie.
pół roku z Tiguanem to może i niewiele, jak do mnie na kanale Zacharow ktoś chce przesłać test własnego samochodu, a ja pytam, ile nim jeździłeś? No pół roku. To może jeszcze poczekamy z rok, odpowiadam. To jednak w naszym przypadku, po pierwsze, jeździliśmy nim bardzo intensywnie, 25 tysięcy kilometrów w ciągu 6 miesięcy, a po drugie jeździło nim kilku kierowców. Każdy jeździł inaczej, każdy miał inne oczekiwanie, każdy miał na to auto inne spojrzenie. Więc wydaje się, że obraz, który mamy o tym samochodzie, jest jak najbardziej pełny. Był to taki samochód odskocznie od naszego płynnego, cichego i miejskiego CHR-a. Tutaj nadwyżka mocy powodowała, że można było się odstresować nieraz. Prowokowało to czasem do mocniejszego wciśnięcia gazu. Tak się zastanawiam, jak podsumować półroczny okres jazdy tym samochodem. Myślałem, że ja w swojej części opowiem o takim ogólnym wrażeniu z tego, jaki jest ten samochód. I przypomina mi się mój własny test Volkswagena Touarega, gdzie w podsumowaniu powiedziałem, że Touareg jest samochodem kompletnym. To znaczy, że można mieć w rodzinie tylko Touarega i w zasadzie wystarczy to do tego, aby ogarnąć każdą sytuację życiową. Chcemy jeździć szybko, nie ma sprawy, Touareg może być szybki. Chcemy jeździć oszczędnie, też nie ma sprawy. Potężny bak i oszczędny silnik sprawiają, że można jechać nim ponad 1000 km. Chcemy zjechać z asfaltu, nie ma problemu. Pneumatyka, terenowe opcje, to wszystko jest dostępne, można naprawdę robić cuda. No, oczywiście, jeśli chcemy pędzić niemiecką autostradą powyżej 200 na godzinę, nie ma sprawy. Chcemy przewieźć wielką rodzinę z wielkimi bagażami, również nie ma sprawy. Do tego wygląda to tak, że można nim podjechać pod ten przysłowiowy teatr. Też się nadaje. I testując Tiguana wielokrotnie wracałem myślami do tamtego testu i testując go w każdej kolejnej sytuacji dochodziłem do wniosku, że jest to taki baby Touareg, nie tylko w tym sensie, że to jest też Volkswagen, tylko że mniejszy, ale w tym sensie, że ten samochód również jest kompletny. Oczywiście ze względu na cenę i na rozmiary widać tu pewien kompromis, ale ten kompromis nie kasuje żadnej z cech Touarega w taki sposób, że w Tiguanie tego nie znajdziemy, tylko odpowiednio to skaluje o rozmiar mniej, ale to jest o rozmiar mniejszy kompletny samochód. Samochód, którym podobnie jak Touaregiem możemy zjechać z asfaltu, podobnie jak Touaregiem możemy jechać szybko, nawet szybciej w sumie niż w Touaregu. Podobnie jak w Touaregu możemy przywozić rodzinę, dużo bagaży, możemy jadąc spokojnie przejechać bardzo długi odcinek bez tankowania. Możemy. To właśnie ta mnogość możliwości tego, co możemy zrobić z tym samochodem, sprawia, że Tiguan, choć nie jest taki duży i nie jest taki drogi jak Touareg, wciąż zasługuje na to, aby powiedzieć, że może to być jedno, jedyne auto w rodzinie. I na każdą sytuację życiową taki samochód ma swoją odpowiedź. I mi się wydaje, że to jest właściwe podsumowanie z mojego punktu widzenia tego samochodu. Auto kompletne, tylko że o rozmiar mniejszy. Taki baby auto kompletne w wydaniu Volkswagena. Ten samochód naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Przede wszystkim tym, że wygląda dużo lepiej niż się spodziewałem. Być może to jest zasługa pakietu Airline, który ja osobiście uważam, że warto w niego zainwestować. Pakiet Airline powoduje, że naprawdę jest na czym zawiesić oko. Airline, z tego co patrzyłem w konfiguratorze, ogranicza się tylko do dwóch kolorów, białego i czarnego. Jeśli chciałbym mieć czerwonego Tiguana Airline, to niestety. Druga sprawa to prowadzenie. I tu też byłem pełen podziwu, że samochodem wyżej zawieszonym można naprawdę tak przyjemnie się poruszać. Byliśmy tym samochodem w motoparku, pojeździliśmy trochę po ciasnych zakrętach. Elektronika wkraczała do akcji na tyle wcześnie,
że nie dało się zbytnio przyspieszać. No bo wiadomo, samochód w ramach dbania o nasze bezpieczeństwo nie pozwoli nam przyspieszać, kiedy czuję uślizg tylnej osi albo uślizg kół napędowych. Napęd jest bardzo fajny w tym Tiguanie. Możemy wrzucić tryb offroadowy i zjechać z asfaltowych dróg. Oczywiście nie jakiś bardzo głęboki teren, ale ustalmy, że 70% ludzi nie jeździ po takich terenach. A na takie codzienne użytkowanie naprawdę się przyda i sobie poradzi bezproblemowo. Tylna oś dołącza się bardzo szybko i sprawnie, także możemy czasem się poczuć tak, jakbyśmy mieli stały napęd na cztery koła. W trybie komfort tego komfortu nie ma zbyt dużo. Mamy tutaj opony o względnie niskim profilu, duże koło i spodziewałbym się, że będzie troszkę bardziej komfortowo. Tutaj mamy duże felgi i no faktycznie trzeba bardzo uważać, jak nie wiem, parkujemy koło krawężnika, czy jeśli czasem gdzieś musimy zjechać z asfaltu, to czy nie ma jakichś kamieni, bo bardzo łatwo jest te felgi porysować i trzeba na nie uważać. Dzięki silnikowi, który ma 240 koni, tym samochodem możemy naprawdę nieco dynamiczniej czasami pojechać. W trybie sport możemy poczuć masaż pleców i naprawdę wiele aut zostawić w tyle. Oczywiście, że zaraz przed zmianą biegu czuć takie słabnięcie, że turbo już nie działa, jeszcze do limitera, czy w zasadzie to jest diesel, ale do maksymalnych obrotów, jakie ten silnik może wyciągnąć, jest jeszcze trochę i już wtedy tak słabnie i zaraz potem zmienia bieg i znowu bardzo mocno ciągnie. To jest fajne, ale wiadomo, że to jest diesel, więc to nie jest żaden sportowy samochód. Możemy go rzucić tryb eco. Silnik może nam się odwdzięczyć niskim spalaniem, kiedy bardzo delikatnie obchodzimy się z gazem, kiedy będziemy jechać szybko, kiedy będziemy chcieli terroryzować lewy pas na autostradzie, no to wynik rzędu 10 litrów i więcej jest łatwy do osiągnięcia, także jeżeli chcemy jeździć ekonomicznie, to musimy uzbroić się w cierpliwość. Taką pierwszą wadą, która niestety otacza nas wsiadając do tego samochodu, to jest bardzo duża dysproporcja między plastikami we wnętrzu. Z jednej strony na górze deski rozdzielczej mamy bardzo fajne, mięciutkie plastiki i to jest naprawdę przyjemne dotyku, ale zjeżdżając nieco niżej mamy symfonię plastików, powiedzmy, tandetnej jakości, co w połączeniu z tymi na górze jest naprawdę rażące. Żeby nie było, że tylko chwalę ten samochód, do minusów zaliczyłbym rzecz związaną z tankowaniem. Kiedy zbliżamy się do poziomu rezerwy i mamy zasięg rzędu kilkudziesięciu kilometrów, kiedy przyjedziemy na stację i okaże się, że w kieszeni na przykład mamy tylko 50 zł, no to zalejemy ponad 10 litrów. Samochód tego nie zauważy. Wskaźnik paliwa nie drgnie, zasięg nie wzrośnie nawet o kilometr. Te 10 litrów to jest za mała ilość, aby ruszyć pływak. Rozmawiałem z Volkswagenem na ten temat i po prostu w tych samochodach tak jest. System zainstalowany w baku jest na tyle nieczuły, Że po prostu tej ilości nie zauważy. Troszkę jestem zawiedziony też, że dość wcześnie wyrobił się mechanizm podłokietnika. Konkretnie chodzi mi o regulację przód-tył. W momencie, kiedy podłokietnik mamy wysunięty do przodu i chcemy się na przykład łokciem oprzeć, kiedy się poprawiamy na fotelu, podłokietnik odjeżdża do tyłu. Jak na 25 tysięcy kilometrów, no uważam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Z czystym sercem powiem, że chyba tego samochodu będzie brakowało mi najbardziej. Ostatnie pół roku naprawdę minęło mi z tym samochodem bardzo przyjemnie. Tiguan w obecnej bryle nie jest długo na rynku, ale przyznam się, że będąc zadowolonym z tej generacji, jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać następna. Mam nadzieję, że szybko się z nią spotkamy. Będzie nam tego auto brakowało, jesteśmy do niego bardzo mocno przyzwyczajeni. Chcielibyśmy, żeby ten test trwał jak najdłużej, ale musimy te samochody zmieniać, aby pokazywać Wam coraz to nowsze, kolejne samochody i testować dla Was kolejne rozwiązania techniczne, które oferują nam producenci. Już niedługo miejsce Tiguana zajmie inne auto, również bardzo dobrze wyposażone. A jakie? Tego dowiecie się już niedługo, także dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych podsumowaniach kolejnych testów długodystansowych.